Dzień dobry, tu Dzień Rago. Dzisiaj pokażę wam, jak robiłem Demon Oaka oraz sprzedawałem całego lota z tego Demon Oaka, tam powiedzmy całego lota. I najpierw po zabiciu 6666 demonów udajemy się do Grizzly Adamsa i piszemy do niego High Task Yes i otrzymujemy Holy Icon, taki przedmiot, który jest nam potrzebny, żeby wejść tam na Demon Oaka. I po zdobyciu już tego przedmiotu właśnie tutaj udajemy się do sklepu, trzeba zakupić sobie zwykłego Agza i mieć przy sobie 5k golda albo w banku 5k golda i wtedy będziemy mogli udać się na poch, tak jak tutaj widać, i wtedy można przejść właśnie tutaj przez to drzewo i pojawiamy się właśnie w miejscu, gdzie będziemy tego Demon Oaka wykonywać, gdzie ten Demon Oak się znajduje, i będziemy tutaj walczyć z różnymi potworkami właśnie ścinając to drzewo. Ale najpierw należy udać się do temple tutaj na pochu i zagadać z NPC-em w ten sposób. Hi, Demon Oak, Axe, yes. I wtedy on nam zamieni tego zwykłego Axa w takiego świętego Axa i wtedy będziemy mogli właśnie ścinać nim to drzewo i w ten sposób właśnie wykonać ten quest do końca. Więc po zamianie właśnie tutaj wracamy i zaczynamy atakować te odnogi jakby. I mamy dwie ręce, ptaka i mordę. I atakując je w tej kolejności, w takiej jak ja to atakuję, na sam koniec pojawi nam się demon zamiast undeada i henda. I będzie to najłatwiejsza opcja na wykonanie tego questu. Szczególnie dla osób, które na przykład grają jakimiś magicznymi klasami, mają niższy level i nie chcą walczyć z handem i z undeadem, to wykonując to w ten sposób, że zaczynamy właśnie od lewej ręki i atakujemy ją 10 razy, będzie się pojawiał taki napis na czerwono, jak atakujemy, to wtedy nie pojawi wam się na koniec właśnie undead i hand, więc bardzo fajna opcja. I tak jak widać, tutaj najpierw zaczęliśmy właśnie od tej lewej ręki, później atakujemy ptaka. Jak już uderzycie 10 razy tą jedną część, to później jak będziecie próbować atakować, to będzie po prostu chmurka się pojawiała, a nie napis. Więc to też będziecie wiedzieli, że już wystarczająco dużo razy już zaatakowaliście, więc taka też dodatkowa informacja. No i tak sobie atakujemy, jakieś specjalne mobki się tu nie pojawiają na moim levelu, to jest w ogóle żadne wyzwanie to zrobić. Większym wyzwaniem to było właśnie zabicie tych 6666 demonów. I jak to robiłem, gdzie to robiłem, to możecie zobaczyć na kanale w odcinku na ten temat podsumowanie Demon Taska i link do tego filmu dam pod tym filmem. Oraz też zrobiłem ostatnio taki filmik, jak można robić Demon Taska z Winter Blade'em, z tym nowym mieczem, i też możecie ten film sobie zobaczyć na kanale. Naprawdę usprawni to właśnie robienie tego Demon Taska dla posiadaczy swordów oraz klubów, bo tam resizer też jest do tego. No i tak sobie tu klepiemy, to proste jest, jak widzicie, tutaj nic specjalnego się nie dzieje. I na sam koniec właśnie pojawi się demon i tego demona zabijamy. No i tyle w sumie. Nic specjalnego tak naprawdę w tym queście nie ma, bo to było robione pewnie dawno temu i wtedy to może było jakieś wyzwanie, ale teraz to nic szczególnego tutaj nie ma. I tak jak mówię, bijcie to w tej kolejności, to nie będziecie mieli na koniec undeada i henda. I nawet się nie update'uje ten, jak to się nazywa, quest log, jak skończycie, więc taka też dziwna sprawa z tym. No jak już to zrobimy, zaatakowaliśmy te wszystkie części w sumie 40 razy, to wychodzimy stąd i udajemy się z powrotem tam do temple, do tego NPC-a. I dostajemy też achievement, więc ktoś zbiera achievementy, to spoko. I tutaj się udajemy do tego NPC-a, piszemy do niego hi, Demon Oak i no i tyle. I dostajemy dostęp do roomu, w którym są nagrody i on, to pomieszczenie znajduje się też tutaj na pochu. Zaraz pokażę, jak tam, gdzie to jest i jak tam się dostać. To jest tam, gdzie się respi ten pojedynczy resp wampira i udajemy się tutaj i wchodzimy i mamy do wyboru właśnie w ten grób tutaj i mamy do wyboru Demon Legi, Rainbow Shielda, Kusza albo Arkane, Spellbooka. I teraz co by tu wybrać? No co ja wybrałem, no to dowiecie się trochę później. Najpierw sprzedamy lota, a jaką nagrodę wybrałem, to możecie zgadnąć w komentarzach, bo dopiero w następnym odcinku powiem wam, co wybrałem na początku następnego odcinka. Taki jak to się nazywa, eksperyment, że będziecie zgadywać, co wybrałem.
No i tutaj wam pokażę mniej więcej całego lota, jakiego nazbierałem. Ten backpack tutaj jest z przedmiotami, które wypadały po drodze na Demon Helmet, jak szedłem robić taska, albo z Infernali tam na Edron, więc zaliczałem to do lota z Demon Taska. Platynium amuletów nie mam tutaj, ponieważ sprzedawałem je na markecie na bieżąco, bo czasami sprzedawałem je nawet po 10k za sztukę, więc ich nie wliczam w tego lota tutaj, bo nie wiem ile, za ile je w sumie wszystkie posprzedawałem i ile ich wypadło. I wszystkie Monster produkty też tutaj nie zbierałem, sprzedawałem je od razu, pokrywały mi one w jakimś tam stopniu waste'a. I tutaj zrobiłem taką tabelkę mniej więcej tych wszystkich przedmiotów, które mi wypadły. Możecie tutaj zobaczyć w liczbach, ile tego wszystkiego jest. Opróżniłem sobie konto też w banku, zostawiłem sobie tylko 7k golda, no i zaczęliśmy tutaj sprzedawanie całego tego lota i zobaczymy, ile tego wszystkiego było. Książek tych Purple Tom i tych złotych sierpów nie mogłem samemu sprzedawać, więc wysłałem je komuś, żeby mi sprzedał, później on mi odesłał te pieniądze. MPA wystawiłem na market na sprzedaż, więc tam, ale policzyłem je po cenie NPC-a, więc wysłałem sobie po prostu odpowiednią ilość zastępczo golda za te 5 MPA. Tak samo za te mieczyki, bo je sobie zostawiłem, nie sprzedawałem, więc policzyłem je po cenie NPC-a i sobie wysłałem z innego hara odpowiednią ilość hajsu, żeby na koniec, jak będę wpłacał cały ten gold, to było widać, ile tego tych pieniędzy jest, sprzedając to po cenach NPC-a tak naprawdę. Więc jedyny problem właśnie miałem ze sprzedażą tych dwóch przedmiotów, bo one tam do gnomów na Warzonach, a ja na to nie chodzę i nie mam tam dostępów jeszcze i jakoś mi się tam nie pali specjalnie. Może kiedyś to zrobię, to będę mógł tam chodzić, ale nie będę trzymał tego nie wiadomo ile, więc znalazłem kogoś, kto mi to po prostu sprzedał, nie? Bo ceny skupu marketu były naprawdę zaniżone tak, że nie chciałem tego na markecie sprzedawać, bo chyba połowę ceny było na markecie za te przedmioty, więc nie opłacało się tego, wolałem tam sobie kogoś poprosić, żeby mi to sprzedał po prostu. No i tak sobie tu sprzedajemy całego tego lota. No i na sam koniec właśnie mamy tutaj cały ten hajs i idziemy go wpłacić do banku i zobaczymy, ile tych pieniędzy wyszło. Plus oczywiście ten magiczny przedmiot, który wybrałem. Ale u nas średnia cena tych przedmiotów jest pomiędzy 3 miliony a 5 milionów. Ale wszystko będzie zależeć od serwera, na jakim gracie, po ile one są i co wybierzecie też tak naprawdę, więc no wszystko zależy od tego. No to ogólnie wyszło ponad 11 milionów za ten lot i ma tajemniczy przedmiot, który no, możecie zgadywać w komentarzach, co wybrałem. A jeszcze na koniec nie zapomnijcie odebrać outfitu, bo też jest outfit, więc udajemy się tutaj do NPC-a na Edron i piszemy do niego hi, demon outfit, że tam outfit i wtedy piszemy część, którą nam brakuje, helmet w tym wypadku. No i dostajemy achievement i też nowy outfit. I teraz mam dwa fajne outfity moim zdaniem i jeden będzie, jak będę nagrywał filmy z użyciem Axów, to będę używał Insektoida, a drugi, jak będę używał Swordów, to będę używał tego oto outfitu. Więc no to by było na tyle, do zobaczenia w następnym odcinku, bo zawsze możecie zostawić suba, żeby być na bieżąco i do zobaczenia, bye bye.